Protest rolników pod Szczecińską Agencją Nieruchomości Rolnych rozpoczął się 5 grudnia, w sobotę, więc minął równo miesiąc od momentu, kiedy rolnicy przebywają w Szczecinie. Od tego czasu uwaga wielu mieszkańców, ale także władz skupia się na ich postulatach. W ciągu miesiąca w Szczecinie dwa razy obecny był minister rolnictwa, a w miniony weekend z przedstawicielami komitetu spotkał się wicepremier Janusz Piechociński. Ostatnie dni pozwoliły na wypracowanie pewnych wspólnych decyzji. Te ustalenia to dotyczą głównie sposobu wyeliminowania tych słupów słynnych i tam kilka rozwiązań jest i sądzę, że te rozwiązania, jeżeli będą przyjęte przez pana ministra, to bardzo, bardzo mocno ograniczą właśnie słupów. Mimo to rolnicy postanowili kontynuować protest, a nawet go zaostrzyć. Oprócz stałej trasy przejazdu ulicami Szczecina, rolnicy wyjechali na drogi krajowe nr 6 i 10. To dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że komitet protestacyjny dobrze ocenił pierwsze działanie Jacka Malickiego, pełnomocnika prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w oddziale terenowym w Szczecinie. Wiele pytań nadal jednak pozostaje otwartych. Co się będzie działo z gruntami po 2016 roku, gdzie wtedy będzie to uwolnienie. Tutaj oczekujemy od rządu, tylko to już jest długotrwała jakieś historie, bo to musi być ustalone, to musi być dodatkowa ustawa. Mają być jeszcze dodatkowe rzeczy, tak jak jest podatek dochodowy, o którym się tylko mówi hasłowo, a z tego co my wiemy, to ma być podatek dochodowy i podatek rolny. To będziemy podwójnie opodatkowani, programy zalesieniowe, czy programy zazielenień, które biją bezpośrednio tylko w rolników województwa zachodniopomorskiego. Postulatem, bez którego realizacja porozumienia i zaprzestanie protestu nie jest możliwe, to dymisja obecnej dyrekcji Agencji Nieruchomości Rolnych. Strajk jeszcze trwa, ale to dlatego, że jeszcze oprócz tego, co tu mamy ustalone, to nie jest uzgodnione, ale oprócz tego to jeszcze jest ta podstawa, to jest ta dyrekcja, bo co byśmy mądrego nie wymyśleli i jakie najlepsze rozwiązania, to i tak ta dyrekcja nam nie gwarantuje tego, że to będzie respektowane. Tymczasem protest trwa dalej i trwać będzie prawdopodobnie nawet do 20 stycznia 2013 roku.